drużyny niebieska. Oglądamy kolejny, ja to pierwszy. W pierwszym etapie gry będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to oglądamy dzisiaj do 5 nad ranem awanturę KCRL z drużyną mistrzów. Oto czekająca na mistrzów loża. A my witamy już po raz trzeci naszych mistrzów awanturę KCRL. Dobra, ja szać idę, zanim przyjdą wszyscy się przywitają, to luj. Tomasz Satelecki, Paweł Paskucki, Jakub Bogucki. Dobry wieczór, witam. Witam panie Jakubie. Witam naszych mistrzów. Po raz czwarty w awanturze o kasę. Po raz trzeci w loży mistrzów. I powiem tak. Trwa wasza znakomita pasa. W tej chwili na koncie 49 400 zł. I teraz podział jest taki, to już podpowiadam naszym nowym drużynom. Otóż pan Witold rewelacyjnie licytuje, z kamienną twarzą wyciąga z przeciwników co tylko można. I potem przelicytowuje już właściwie po robocie. Pan Tomasz podpowiada, dokąd licytować. Pan Paweł bardzo dużo wie, ale niewątpliwie wszyscy to mówią. Gwiazdą drużyny jest pan Jakub, który wie właściwie wszystko. Panie Jakubie, 18 lat ma pan Jakub, jest maturzystą. Tak jest. Czy jest jakaś dziedzina, której się pan obawia? Obawiam się wędkarstwa. No to oby tego wędkarstwa dzisiaj nie było. Życzymy wam powodzenia. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z wygraną drużyną z pierwszego etapu. I jeżeli ją pokonają, to po raz czwarty będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to wtedy ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Są to pieniądze, które będą służyły Państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło, gdzie jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii przystąpimy do licytacji. Tam. O kurde, gdzie jest dźwięk? Macie dźwięk? Otrzymuję pieniądze na swoje konto za to pytanie. Ty, ja chyba coś spieprzyłem i nie macie dźwięku i nie wiem, czy coś słychać. Drużyna przejdzie do finału. Przepraszam. Coś się... Ale... Co? Oczywiście. O. Analizowali państwo, jak licytować, panie Michale? Sorry, Egitka kable gryzie. Doskonała. No to losuję pierwszą kategorię. Dzięki. Demi, Demi Rain za suba, dzięki, witam, prawo. Idealnie przyszedłem, tak? Napijmy się. Historia. Yerba is dead. Yerba mi się dała. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300, żółci 300, niebiescy 400. Któremu kibicujemy? Bo nie wiem. 700 po raz drugi. O, kobieta kapitan. Żółtym kibicujemy, tak? 900 po raz drugi, 900 po raz trzeci. Ty, kobieta kupiła? Nie. Wpływ tego pytania mam 2100 zł. I jestem ciekawy, dlaczego pani Karina przestała licytować. Nie chciała pani kupić z historii sztuki pytania? Stawka stała się zbyt wysoka. Rozumiem, czyli specjalnie wycofaliście się z licytacji, tak? Tak? Podobnie niebiescy? Tak. Proszę, uprzejmie pytanie. No tak, dla ale oni 400, a ona 800. W którym z miast amerykańskich znajduje się Muzeum Guggenheima? Nowy Jork, jak nie jest. Tylko tam czczą takich. Startuję. Każdy jest równy. Będziemy przynajmniej życzyć 4. Za ile podpowiedź? 500 zł. 300. 400. Ja mówię Nowy Jork i Lord. Dobrze, bierzemy. Proszę. Zobaczymy. Nowy Jork, San Francisco, Nowy Orlean, Los Angeles. Myślę, że prawie. Nowy Jork. Moja opcja brzmi w ten sposób. Co to w końcu może on kojarzyć się troszkę? San Francisco? Jak tam ludzie garów nie zbywają, by się nie zarabia na to. Dopłaca. No, na pewno nie. Tam ludzi nie ma. Co dopiero muzea. Ja mam Nowy Jork. No. Ja Nowy Jork daję. Początku mówiłem Nowy Jork.
Nie jesteś pewnie w ogóle. Musimy jeszcze raz. Dwa giewniku. To musi być Nowy Jork. Nowy Jork. Czy mistrzowie by uznali tę odpowiedź? O co? Co powiedzieli? Nowy Jork. Tak, tak. Słusznie, Nowy Jork. Tak więc drużyna zielonych wyszła na prowadzenie to nie było... po dobrej odpowiedzi. Ma w tej chwili na koncie 5800 zł. Za nimi niebiescy 4600 fartem. I tuż za niebieskimi żółci 4200. Nie będę mówił, co fartem się stało. Zanim wylosuje kolejną kategorię. Nie obrażam widzów dzisiaj. Przerwa na reklamy. Widzimy się tuż po nim. Nie, Lukas. Nawet nie wiem, która to. Nie widziałem takich. Dobra, wybacz, że nie piję jarby, o, przepraszam. Wolałbyś dostać milion jarby kilo, czy umrzeć jutro? Złe pytanie. Niebiescy 4600 i żółci 4200. Mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Umrzeć 200 kilo. Kategoria chemia. Chemia. Pizza Donatello, szczerze, lepsza niż jedna rozpoczynam z pizzerii. Bo w pizzeriach czasem tak, gdy mają w dupę. Ostatnio jadłem takie świerwo pieprzone. Co tak gadać? Mam 700. 700 po raz drugi. Rzuci 800. Mam 800. Zieloni 1000. Zieloni 1000, ładna dalej. 1000 po raz drugi. Mam 1100, co dalej? 1300. 1200, 300, tak dobra. 1300 już mam. Ej, kobieta leci. 1400 z żółtych. Patrzmy, zmieniliśmy. Mam 1500. 1600. 1600 do żółtych. 1600 po raz drugi. 1000. Mam 2. 2 po raz drugi. Mam 200. 200 po raz drugi. 200. Mam 2300. 2300 po raz drugi. Ile? Kobieta baba? 2500, mam 2 i 3. Mam 3 oddzielonych, 3000 mam oddzielonych po raz drugi, 3000 po raz... 300! Mam 300! No wabank! 3200! Mam 3200 oddzielonych, wabank, bo dead! 3200, w końcu kobieta z jajami, lubię tak... No? Maria. Tak więc po bardzo ostrej licytacji pytanie kupili żółci, chociaż już był taki moment, że myślałem, że pani Karina nie zdąży. Pani Karina, flusze. W ostatniej chwili pani rzuciła kwotę. Ja jej kibicuję. A ja spodziewałem się, że pani będzie bardzo mocno licytowała, no bo w końcu wybaczcie, pan że pija. Paweł jest chemikiem. Co? Spójrzmy na ekran. I to z glinta. O Boże. Jak nazywa się związek węgla i wodoru, którego cząsteczkę przedstawia rysunek? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. To jak nie, wiedział siedem, ty. Propan. Siedem. Spokojnie. C3H7. Co to za związek? Nie może być siedem, bo nie ma takiego. No jest raz, dwa, trzy, cztery. To powiedz, że nie ma. Propan musi być, innego nie. Co to jest? Propan. Propan? Udzielamy odpowiedzi. Odpadną czy nie? Tak jest! Dobra, ładnie. Będą razem, Fluszer? Czy już są? Stawialiście na pana Pawła i warto było. Pan Paweł nie zawiódł, a pani Karina bardzo dzielnie licytowała. Nagły jednak mężczyźni są szefami drużyn, no bo mają mocniejszy głos. I tak zastanawiałem się, że jednak u was pani Karina i to była pewnie słuszna decyzja. 7900 zł na waszym koncie. Ma teraz 60 lat. Niebiescy 4100, a po nich zieloni 2600. Przed nami jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie gry. Tym lepiej. A no to okej, wybacz. Kategoria piłka ja nożna. Pierdolę, najgorsze co jest, najgorsze no. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. 500. Zieloni 700. Zieloni 700. 700 zieloni. Po raz drugi 700. 900. Mam 900. Oj, ten niebieski frajerzyna ty. Mam 1100 zielonych. 1100 po raz drugi i 1100 po raz... Mam 1200. Co on powiedział? 1300. 1300 po raz drugi. 1300. Mam 1500. 1500 po raz drugi. 1600. Mam 1600. 1700. Mam 1700 po raz drugi. Teraz żółty blok.
Żółta mogła bloka dać. Wolę gramatykę niż piłkę nożną. Piłka nożna w polskim seriale mogłaby nie istnieć. A ortografia to jest najgorsze z tych, co są. I mogą istnieć. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, to będą mieli tyle, co jest w puli. 4600. Listę kategorii zrobimy. No. Zakończą grę. Trzeba będzie zrobić. Która reprezentacja zdobyła w 2001 roku Mistrzostwo Europy Kobiet? Czym? Piłce nożnej. Mistrzostwo Świata. Czym? Europy. Kobiet. Czym? Które jest panowe? Jest Norwegia. Norweszki są nowe? Nie wiem, z jakiegoś Kongo? Za Norwegią, no to faktycznie nas... Europy, Kongo i luj. No ale szczerze. Jak mówisz, że Francja gra dobre w piłkę nożną, to ja mówię, no czemu mówisz o Kongo, jak jest Europa? W sensie chodzi mi o to o mundial teraz, sorry, nie, poczekaj. Nie muszki? Zmieńmy temat. No to właśnie akurat no kobiety. To wszystkie? Nie. Zmieńmy temat. Norweszkie? Może włoskie strzelby? Nie, włoskie za Norweszkami. Niemcy albo Norwegia. No, Niemcy albo Norweszki. Czemu Niemcy? Niemcy albo Norweszki. No, na co pan strzela? Jaki strzał? Nie spodziewałem się tego. Ale kobiet był. No. Ale co, w kobietach jak Kamelo to jest 2002 rok. Kobieta to się nie interesuje na pewno w ogóle. Niemcy, Norweszki są. Zgadza, że go to nie interesuje? Holenderki? To normalne? Minuta minęła. Proszę odpowiedź, panowie. Okej, okay, pan Zloch. Proszę, okay. Pan Stanisław odpowiada. Moim zdaniem, znaczy uważamy tak, że to chyba zespół Norwegii. Nie jesteśmy przekonani. To był Wabank? Niestety nie. Bardzo mi przykro. Nie Norwedzy, to była reprezentacja Niemiec. Po raz czwarty w historii, trzeci z rzędu. Panowie, nie udało się. Niemiec, nie macie już pieniędzy na koncie, musimy wam podziękować za udział w grze. Nikt o tym nie wie? Czemu tego nikt nie ogląda? Trzy razy z rzędu mistrzostwo Europy, nikt o tym nie wie? Tak więc mamy dwie drużyny. Żółci mają na koncie 7600 zł, a niebiescy 2400. W puli i pisz nawet nie znał odpowiedzi, bo to Francja? Co ty pieprzysz? Mistrzostwa Europy Kobiet w piłce nożnej. No Niemcy, no co ty pieprzysz mi? Francji nawet w finale nie było. Tylko Niemcy versus Szwecja było. Pytania przechodzi 4600 zł. Trzy pytania do końca pierwszego etapu. Witam, Moritz. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Będzie to wygrane, dziś nie wiem. 500. 500 po raz. Jest szansa. Mam 800. Ale pamiętaj, że jestem męczennikiem. 800 po raz. Mam 1000. Proszę patrzeć także na ekran. 1000 po raz. Dwa teamy, a jeszcze tyle pytań. To jest rzadkie, nie? 1500 od niebieskich. Finał. 1500 po raz drugi. 1500 po raz trzeci. No i dobrze. Przecież mogłem bloka dać. 7200 w puli, ja pierdzielę. To była bardzo dobra licytacja pana Grzegorza. I ja troszkę zgapiła się drużyna żółtych, dlatego że proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Pan Grzegorz zgarnął pulę z poprzedniego pytania. Za jedyne 1500 zł ma w puli 7200. Jeżeli odpowie prawidłowo, będą mieli niebiescy 800. Nie mów, że Grzegorz. Będą już mieli przewagę nad żółtymi, którzy do tej pory prowadzili. Pani Karino, Grzegorz dojdzie do finału? Co się stało? Nie uwaga. Będzie jeszcze szansa. Zapomniałam, że jest aż tyle w puli pytania. Rozumiem, będzie jeszcze szansa to odrobić, może to się udać. No nie mogą źle odpowiedzieć, słuchaj. Jak nazywa się ten przedmiot? O kurde, i madło. Co to jest? No już wiem. Dziadek do orzechu. Proszę. To jest dziadek do orzechu. Tak jest! No,
Grzyb do orzechów. No właśnie, grzyb. Nie udało się. Czemu dziadek? Czemu w dupę dziadek? 8100 zł na koncie, za nimi żółci 6500. Czemu dwa dziadek? Pytania do końca pierwszego etapu. Olga do orzechów. Kategoria filozofia i religie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Tak, tequila. Żółci 300. Pokazać na tym, na live'ie. 500 po raz drugi i 500. Mam 600. 600 po raz co mam robić? Grać! 700 po raz drugi, 700 po raz trzeci. Ja pierdziel, jaka miernota pierwszona. No ja jej kibicowałem. Ona przegra. Bardzo dziwna zagrywka żółtych. Dlaczego akurat tak, pani Karino? Ja jej kibicowałem. Nie jest to nasza najmocniejsza dziedzina. No tak, ale wasze szanse na wygraną w pierwszym etapie zmniejszyły się drastycznie, bo przed nami jeszcze będzie jedno pytanie po tym. I jeszcze jest jedno pytanie, jeszcze wszystko może się zdarzyć. No tak, ale ta, niebiescy, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 8700, a wy 5900. A jeśli nie? A jeśli nie? No to i tak będą mieli dużą przewagę. Jak nazywa się miasto, z którego pochodził święty Paweł Apostoł? Starsu. Ja pierdzielę, to dostali pytanie. Święty Paweł pochodził z Tarsu. Tak jest. Jezus Mario, ale pieprzony ten żółty film jest. To była dobra licytacja niebieskich i na koncie nagroda 8700 zł. Nie załamała ta baba, złotych, bo ja jej kibicowałem, rozumiesz to? Słyszysz, nie? Kiedy ostatnio było tak, że kobieta była kapitanem i była w finale mistrzem? Chyba w pierwszym odcinku, dupa. Kategoria ciekawostki. Ja jej kibicuję i ona znowu troluje. Zawsze jak kibicuję, to troluję. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 500. Niebiescy 500. 500 po raz drugi. 500 po raz... Jezu, co ona robi? Mam 700. 700 po raz drugi. 1000. Mam 1000. Ty, może wy... 1000 po raz drugi. 1000 po raz trzeci. Sprzedam. Za późno obudziła. Było prawdopodobne, że pan Grzegorz tę licytację odpuści i będzie walczył do końca, ponieważ daliście mu szansę wygrać w poprzednim pytaniu, a więc może sobie na to pozwolić. 1700 zł. Dziękuję, powiedział. Jak nazywa się ten przedmiot? Och, Boże, co? Nic nie ma, nic. Nic. Och. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. No, weź jakieś takie zużyte dosyć, nie wiem. Korek do dupy? Macie jakieś podejrzenia? A może podpowiedź? Kup podpowiedź. Panie Krzysztofie, tak? Ile kosztowałaby nas podpowiedź? Jesteśmy skłonni dać 200. To jest za mało, zdecydowanie. 1700 puli. 4900. Ale i tak już nie mamy szans na finał. Panie Krzysztof. 500 zł. 300. Panie Krzysztofie, 300. Za 400 mogę sprzedać. Za 300, Karina. A za 300 nie da rady. Ale co ty piszesz, pajojon? Nie dam rady. 400. Bo was jest czterech, no czwórka, to 400. Popychać co? No dobrze, nie będzie. Po 100 od każdego. Dobrze. Proszę. Tłok pompki, ciężarek tkacki, gruntomierz wędkarski, fajka. No co? Nic, nic nie mówi żadne. No cóż, niewiele to pomogło. Powołaj to. Ja bym dał ten tkacki. No fajka, na pewno, nie? Się okaże, że to jest fajka. No tłok pompki też nie. Okej, to może być fajka. Jakaś końcówka albo coś. Jak to jest fajka, to to... O to nie chodzi. No coś musimy strzelić. Fajka. Ja bym strzelał fajkę. Strzelasz fajkę? Fajka? Serio? Faja? Cóż, przyznam się szczerze, że jest to strzelanie. Czy jest to fajka? Czy to jest pytanie? Sądzimy, że jest to fajka. To jest odpowiedź? Tak. Że?
Fajka. Pan Radosław miał rację, fajka. No w dupę? Faja? Jak fajka? I trzeba powiedzieć tak, to bardzo ładnie szło żółtym, ale dwa razy wykonali dziwny manewr do kraku. I to, ja pierdziele, to jest cena tego, że nie wchodzicie do finału, ale kończycie grę mając 6200 zł. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również, bo nam bardzo miło. Dziękujemy. Ej, ja ją kojarzę, tą kapitanicę skądś, ale co? Tylko nie mów tego. Gratulacje. Ja pierdziele, człowieku. Rozumisz? Władca pierścieni fajka inaczej wygląda, no. Jesteśmy w finale awantury. Kapitanica, no a jak się mówi? Stan konta 8000 zł. Panie Witoldzie, no wydaje mi się po tym pierwszym etapie, że... A wiesz, że kapitan mistrzów może to spieprzyć? Prawda? Bo on tragicznie gra. Parę było, jak to pan jest ocenia taki chytrus. Grę niebieskich? Trudno powiedzieć, bo nie dali za dużo możliwości poznania ich. Odpowiedzieli właściwie z dwóch kategorii, to wystarczyło. Jak czego chcę używać? Ale wiem, że będzie ciężko. Tak? Tak zawsze było. Kapitanica i lubię. Nie, nie boimy się, ale najchętniej byśmy ich zjedli na śniadanie, ale to może nie wyjść. No, możecie ewentualnie zjeść na finał, jeżeli wam na to pozwolą. No ale przewaga jednak duża, 5700 więcej. W sumie ziomek, to luksusowa sytuacja. I oby tak dalej było. Witamy w finale. A ja za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Dupę. Kiedy ją odczytam, drużyny przystąpią do listacji. Ta drużyna, która na najwięcej pieniędzy za pytanie, będzie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, Zara, otrzymuje pulę za to pytanie. Jeżeli odpowie nieprawidłowo, to pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w finale i ta drużyna zdobędzie mistrzostwo, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię w finale. Jak ona jest kapitanicą, to on jest kapitanowcem. On to jest co najwyżej chytrym Rzymianem. Ja pierdzielę, no. Które miejsce Korea Północna zajęła w mundialu? 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Niebieskie 300. Niebieskie 300. 400 mistrzowie. 400 mistrzowie. Niebieskie 500. Mam 500. Robić prezentację na jutro. Niebieskie 700. 800. A, ty miałeś robić. 800 po raz drugi. Ja myślałem, że ty o radę pytasz, bo ja radzę widzą dzisiaj za darmo. Normalnie biorę za to 100 zł donata, nie? Kancelarii. 1500. Dzisiaj za darmo z czatu. 1600 jest już, gramy. 1600. 1700. 1700 po raz drugi, mam 1800. Ty, a mistrz będzie blokował czy chytry? 200. Powolutku idą, powolutku. 200 po raz drugi, 200 po raz trzeci. Sprzedaj. Hej, nie musiał być chytry nawet. Ty, ale niebiescy to spieprzyli. 4100 zł w... Robić co? No hit w DS1 teraz czy dopiero za chwilę? Powiem ci tak, ja mam podobne pytanie do ciebie. Mam akumulator teraz na kablu, nie? I próbuję kolegom z Czeczeni coś wytłumaczyć. Wjeżdżać w nich teraz czy zaraz? ...tego pytania. Pan Grzegorz odpuścił licytację. Co z tą piłką nożną, panie Grzegorz? No, nie stać nas na zbyt dużo. Rozumiem. Bo Udawi oni byli, a... W którym roku Grzegorz Lato debiutował w reprezentacji Polski seniorów? To nie jest trener? Czy mi coś popieprzyło? Czekaj, 72 to już grał, nie? W drugim do olimpijskim grał już. Spuszczany. No i się to rozumiem, on nie zbliża to. Do wejścia do olimpiady. No, 39? Tak. Ja nie mam pojęcia. Ile by kosztowała podpowiedź? No, z bogatymi to oczywiście inna rozmowa. 2000. Panie Krzysztofie, 50% wartości pytania to absolutny rekord byłby. 1000 zł. Ale kiedyś rekordy trzeba pobijać, wy także pobijacie. Ale 1000 zł, 25% też byłoby rekordem tego programu. Proszę. Nice. Tak. Proszę bardzo. I tak drogo, ale nice. Chociaż nie, no tak trochę wyżej niż normalnie. 1973
1968. A ile się ma lat u seniorów? Można mieć 50 na przykład? 70? 69. Ja zabijałem, kilka razy je zabiłem. Grzegorz Lato debiutował... Ja nie wiem, ja to pieprzę. 71 losowo. Czy albo jeden? Trzecim też grali na Wembley, nie? Też był super gość. Witam, Dowaty. No, przed eliminacją. Tam to? Ale to pewnie. To ten kamerzysta? No nieźle się tu urla, nie? Nasza odpowiedź 1971 rok. Jakby powiedzieli niebiescy? Tak samo. Tak samo? Nie, 1968. 71! Do domu niebiescy, Jasper Radość. Mistrzowie wyraźnie zwiększyli przewagę. Mają w tej chwili 14 700 zł, a niebiescy 6 000. Mamy jeszcze 5 pytań do końca finału. Łysy się chciał popisać? No, dobrze mówisz. Dobrze są, no. Kategoria sztuka kulinarna. Ja im kibicuję, mimo że mnie wnerwia ten chytrus. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. 300 niebieskie. 300 mistrzowie. 400. Niebiescy 400. 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. O! Sprzedam. Nowa taktyka mistrzów. Pieprzenie w dupę słabszych. W puli tego pytania 700 zł. Mistrzowie postanowili już nie licytować dalej. A niebiescy nie mieli wyjścia, bo nie mogli sami siebie przelicytować. Nie, no, nie dołożyć tam 5000 czy 10. Czego miodu, cukru i białek potrzeba, by przyrządzić nugat? Może ktoś ma inne zdanie? Nie. Potrzeba do tego pracownika, orzechów potrzeba, który za to nic nie weźmie. Orzechów, tak jest. Czyli wolontariusza. Pieniędzy, ale wciąż przewaga mistrzów jest bardzo duża. W tej chwili niebiescy mają na koncie 6300 zł, a mistrzowie aż 14400. Zanim losuję to pytanie, kolejną długa finałową kategorię, zapraszam państwa być na reklamę. No, będziemy z wami tuż po nim. Ale mi dzisiaj widzowie zmaga. Jakaś rada, czy jakaś choroba? Wczoraj żyłem normalnie. Nie, no tak to nie możesz pisać, no 10 minut ci dam na wszelki, bo to już zbyt blisko. Mają na koncie 6300 zł, a mistrzowie ponad dwukrotnie więcej, 14400, ale mam jeszcze 4 pytania do końca finału. Nigdy normalny, ale w miarę. W miarę to wczoraj. Ale to Jedi mnie motywowały. Ciurna. Czarna skrzynia. A czy mi? Nie wiem. Nie wiem. Czarną skrzynię licytujemy podobnie jak pytanie. Ja jakąś nie chyba odpalimy po tym. Ale jak? Tam pieniądze, nawet kluczyki do samochodu albo cokolwiek innego. Czarną skrzynię otworzymy po zakończeniu finału. Proszę bardzo, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. 400 po raz drugi. 400 nie. Po raz trzeci. Co jest? Sileczka za 4 barwa. Nie ma to wziąć. Głupia, jaki chytry! Za 400 to warto! Ty jaki chytry! Jak tanio kupił i... Warto, nie? Panowie, warto za 400, wy? Nie przepaliłem. Jaki pieprzony jest chytry. Jezus. Pan Grzegorz wycofał się, tak? Wycofał pan się z licytacji czarnej skrzyni. Tak. A z kolei panu Witoldowi udało się ją kupić bardzo tanio. Oczywiście... Mój tanie, syn. Jeżeli będzie tam więcej niż 400 zł, bo tyle was spadek kosztowała ta skrzynia. Losuję kolejną kategorię. Tabletki na brak analu? Kategoria się boję tych tabletek.
Wędkarstwo. Ja pierdzielę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Jaką kreskę z biurka mam wziąć? 400, sobie. Co masz tam myśli? 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Czy sugerujesz, że twój ojciec coś u mnie zostawił w domu? Jak mi płytki kładł za darmo, bo ma u mnie długi? 700 zł, mistrzowie wyraźnie przepraszam, odpuścili przepraszam. Po prostu przetrzymać sprawę tutaj. Spójrzmy na ekran. Do którego gatunku należy ta żarłoczna ryba? To jest ryba jak coś. Sum. Sum, Julek. Ja się znam. To jest sum. Jak to nie jest sum, to ja to pieprzę. Gdzie są wąsy? Nie porównanie butelka. A, że one żrą wszystko, co tam. To może... Ale zobaczymy. Jest? No bo ja się znam na wędkowaniu i tak dalej. To ma wąsy, dwa. A to ma być wędkarstwo. A żarłoczna to jest sum, czy nie? Nie wiem. Jaki dupę karm? Stary by tego nie utłukł siekierą, jakby to był karm. Nie, ja myślę, że... Gdzie strzelasz? Tak. No to przyznajemy, że strzelamy, że to będzie sum. Sum, tak jest! To takie proste? Pierwszy raz proste w wędkarstwie, nice. Easy, coś wiedziałem. 700 zł wędruje teraz na konto niebieskich. Trochę zmniejszyli dystans, mają 6300, sum. Ale mistrzowie mają cały czas ponad dwukrotnie więcej. Można tak wyzywać, bo ja to... Przepraszam, Babox, ale to nie do ciebie było, ok? 13 700, a ja mam jeszcze 3 pytania do końca finału. I tego, ślepo zdrowienia. Gołębiem. Gratuluję, dziadek. Pytaję, co to za... Co? Kategoria przysłowia. Kategoria przyprawy? Rozpoczynam licytację, biorę od panów po 200 zł i słucham teraz. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, spokojnie jak zawsze. Rekord. 2400, mam 400, co dalej? 500. Mam 500. Kurde. Rekord wyłowionego suma 300 centymetrów? Co ty pieprzysz, serio? Witam legal. Słucham dalej. 500 po raz drugi, 500 po prawie 600. Prawie 600. I mam 700. Jak dalej będzie, panowie? Panie Grzegorzu, 700 no po raz drugi. 700 po raz. Ale to są fajni. Jakie fajni. Oni bardziej chytni niż mistrz. Wiesz, o co chodzi? 1300 zł w puli nie odpowiadają mistrzowi. 10 tysięcy, nie? Nie licował pani, panie Grzegorzu, dalej? No to jak już mówiłem, nie jest. Ja on wygląda jak jakiś typ z KGB, myślę, kojarzę go. Wysoko byśmy zaszli w tej licytacji. Tak? Mistrzowie, no, zawsze można zagrać wabank. Zbyt jeszcze duże ryzyko. Kojarzę go z jakiegoś filmu historycznego. A więc mistrzowie odpowiadają 1300 w puli. Proszę dokończyć przysłowie. Jak król króluje, tak pan panuje, a... Opowiada czy coś tam stylu, co? Nie wiem, opowiada, ja bym powiedział. Król króluje, pan panuje. Chciałem wziąć. Chciałem być, jak popracuję w opowiada i co wybierzesz? Sam, co się martwisz? To idzie do puli. Ale daj spokój. No spytaj się, bo ile. Panie Krzysztofie, a tym razem mamy szansę na pobicie rekordu za kupno podpowiedzi? Proszę bardzo. Słucham. A chłop pracuje, ty myślisz? Chłop pracuje. Ma sens? Znaczy ja myślałem o 300, ale może być 400. Proszę bardzo. O, on żartował, też myślał o 300. Za 400? Proszę. Dziad dziaduje. Chłop haruje. O, chłop haruje, 100%. Kowal kuje. Co ty powiedziałeś? O tak, ale ci panie dziad. Tak, pan kuje, a... Może być kowal. Albo kowal. Bo jest król króluje, pan haruje, dziad dziaduje. Jak? Chłop haruje, no przecież za króla. Udziałem odpowiedzi. Przypuszczamy, że chodzi o dziada, który dziaduje.
Niestety nie. Chodzi o chłopa, który haruje. Tym razem... Co jest tylko? Ale w kopa, panowie. Jak na mistrzów to niezłe dedgę, nie? Niezły dedek. Przed nami jeszcze dwa pytania do końca. Jak na mistrzów to gówno zagrali, co? Od razu się nasunęło, jak chłop pracuje, a tu haruje. Ciekawe, czy by zaliczył pracuje. Muzyka klasyczna. Naprawdę. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i sława. Mistrzowie 300. Chłop na ręcznym haruje. Mistrzowie 500. Tak, Solek, ale nie mówmy o tym. 700. 700 również, nie jesteś 700 po raz drugi, 700 po raz trzeci. Tam dziupę ten niebieski robi się. 2600 zł w puli oczywiście warto było kupić, bo były to również pieniądze z poprzedniego pytania. Szoty z Rondo Bruce'a? Nie wiem, czy jeszcze będą mają, zobaczymy. Pan Tomek. Nie. Niekoniecznie. Ale zawsze trochę, tak? Jeszcze nie wie, ale akurat. Zaraz się przekonamy, panie Tomaszu. Sobie przypomnieli dobry kontent. Pan uwierzy w siebie. No. I być może zaraz to potwierdzimy. Nie wierzę, że będzie. Ej, kojarzę to, a ty? Nic, szablamiarem, czeturiem. Tak, 100%. To jest jakiś bajek starych, ale co to jest? Jaki tytuł nosi ten utwór? Zaraz się przekonamy, czy jest dobry. Czy jest asem, prawda? Tak. Sam się przekona. Pan nie, ja podsłuchałem, że to taniec szablamy. Co prawda, sam też tak twierdzę. A kto to napisał? Aram Khachaturian. Świetnie! Aram Khachaturian. Taniec szablami. Ej, ale to w jakiejś bajce było Disneya, nie? Co te myśli takie ciorne tańczyły. Nie, bo tam było szkoda, bo logika mówiła, że... Kilka razy zdarzało się, Krecika? Że mistrzowie tak? odpowiadają nawet na pytania tej bajce dodatkowe. Kreci? Tak było, pamiętam, z panem Jakubem. Było pytanie o tytuł filmu. Znam również wtedy reżysera Kazimierza Kuca, tak samo pan Tomasz. Odpowiada pan nawet na pytania dodatkowe, pozakonkursowe. A więc, panie Tomaszu, no gratulacje, jednak jest pan asem. Liczy na premię. Na tanią podpowiedź, jak dają się dymać w dupę, relci kąt jest niebiescy. Następujący. Niebiescy mają 5100 zł, a żeby mistrzowie mogłem. Już teraz prawie 3 razy więcej. Przed nami ostatnie pytanie w finale. Przepraszam. Konie galopowały, to ta muzyka była, ale w czym? Kategoria... W Lucky Luke'u? Literatura polska. O Jezu. Ale gówniana kategoria na koniec. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. I więcej 400. 400 mam. 500 mam dalej. 500 po raz drugi. Pan. I 500. Sprzedaż. No, widzę do domu. Jakie pety za sranie. To pierwsze pytanie, które rąbaliśmy. Sztuka kulinarna, tak, za dużo straciliśmy. Się pieprzyliście, bo macie chytrusa króla tego mistrza. Pan Witold powiedział, kapitana. Odsłuchałem przed chwilą, że niebiescy nie chcą grać, chcą iść do domu. Tak jest rzeczywiście? Nie chcecie grać, panowie, bo właściwie nie walczyliście specjalnie w stacjach finale. Nie wiem. Za duża była od początku różnica. Nie, można było iść na całość, mówić wabank, prawda, nazbierawszy trochę wcześniej do puli, wtedy jest szansa na odwrócenie tej... Ale dobrze, że do puli nie dołożył. Tak, udzielimy im paru lekcji po programie. Dobrze, ale gdyby pan mógł teraz, to jak trzeba grać, żeby zniwelować różnicę dwukrotną, która teraz urosła do trzechkrotnej? Trzeba zaczynać szybko i z wysokiego poziomu, nie od 300 zł, powiedzmy od 1500. I jest pytanie do pana Krzysztofa, bo nikt tego nie wie, nikt jeszcze nie był ukarany. Jakiej wysokości jest kara za pasywność w licytacji? No, jakie? Tak jak przy podpowiedź, 20% puli, którą się ma, czy ile? Jeżeli panowie spróbują, na pewno się przekonają. Przekonamy się, no jasne. Ale jest tak, że nazbierać trochę i nawet zagrać wabank na początku. Ale dobrze mówi ten typ, naprawdę. On w końcu ktoś rozgryzł ten program po 40 odcinkach prawie. Wysokiego tego i albo spasują, będzie kara, albo muszą wejść na wysoki poziom. Tak jest. I wtedy można wygrać nawet mając dwukrotnie mniej. Ale tak się nie stało. Dobrze mówi. Teraz mistrzowie, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 3 tylko, razy... Tylko, że oni sobie utrudniają, bo przyjdą ludzie, co będą wiedzieli. Na terenie którego dzisiejszego państwa urodził się, studiował i debiutował Czesław Miłosz? No, no i to jest oczywiście. Odpowie Paweł. Chodzi o Litwę. Tak jest! Litwę!
Jak szanse, no Leeds. Wileńszczyzna do 1939 roku należała do Polski oczywiście. Doskonale, a więc proszę zobaczyć, co się stało. Mistrzowie zwiększyli swoją przewagę nad niemieckimi. Zbierasz sobie, co ci bardziej pasuje. Niemieccy kończą grę, mając na koncie 4700 zł. Dziękuję panom. Natomiast mistrzowie... Szyneczka, racja. ...rewelacyjny wynik, tylko dzisiaj 14 900 zł. Natomiast we wszystkich nie wiem. Awanturach na kasę 64 300. Ja ładnie. Cztery odcinki, tak? 64K. Ja pierdzielę. Piękny wynik. Czas. Oni mogą taki rekord zapieprzyć. Skrzyni. Sam jestem bardzo ciekawy, co tam się znajduje. Kosztowała was niewiele. Przypomnijmy, 400 zł. To też chyba rekord. Już raz chyba była czarna skrzynia za 400 zł. Nie pamiętam, co tam było. Mam kopertę. Że chodzę czy szeleści? Co by pan wolał? Gruba jest, widać, że pieniądze. 10K? Samochód Seat! O kurde, ty, Seat, ale nie Ibiza? To jaki? Ty, to oni mają 100K już. Oni mają już 100K. Ja pierdzielę, oni na rekord lecą. 120K to rekord za autem liczącym. O ja pierdzielę, nice. To oni mogą to złamać w następnym odcinku. Piękne. I ja im teraz tak kibicuję, że jest luj. Nawet od pasera. Jeżeli chcą państwo przeżywać 25K na odcinek, no. Zapraszamy do nas. Oni takie oro robią. 7643 treści pisując imię i nazwisko. Jaka bajli. Ej, co by było? Kurde. Wybacz mi, widzów, za ten brak profesjonalizmu. Ja jestem pro streamerem, ty. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.